Tak oto, moi drodzy, prezentuje się najnowsza tier lista dżunglerów na patch 12.21 i teraz pewnie ktoś pyta, dlaczego nie przedstawiasz każdego poziomu po kolei, tylko przedstawiłeś od razu wszystko do momentu, kiedy każdy scrollował materiał na samym końcu. Otóż śpieszę z wytłumaczeniem. Po pierwsze, w opisie patcha nie za dużo się zmieniło. Raptem dwie, może nawet i trzy postacie dostały tak mocno kosmetyczne zmiany, że w nadchodzącym presezonie w ogóle tego nie odczujecie, a nawet i nie zwrócicie na to uwagi. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony, wzorując się wszystkimi statystykami na moim YouTubie, na moich materiałach, zauważyłem, że odbiorcy głównie siedzą przez pierwsze dwie minuty, słuchając oczywiście tego, co mam im do powiedzenia. Natomiast w tej serii jest tak, że początkowo przez te 10 sekund każdy się znajduje na początku, a potem od razu scrolluj na koniec, żeby zobaczyć całą tę listę, jak się prezentuje w pełnym akompaniamencie. Dlatego postanowiłem, że to totalnie zminimalizuję i zamiast na przykład prezentować 15-20 minutowe treści, skrócę ten czas do okolic 5, żeby przedstawiać tak w 100% wszystko w skróconej wersji i tylko omawiać to, co faktycznie zostało zmodyfikowane bądź zaktualizowane. Porównując ranking z poprzedniego odcinka do teraźniejszego, w skrócie mogę oznajmić, że totalnie nic się nie zmieniło. Raptem 3, może 4 postacie otrzymały takie modyfikacje w stosunku do swoich pozycji, dlatego dzisiaj się na nich skupimy. Jak sami możecie zobaczyć, w poprzednim patchu, który teraz się tak prezentuje na ekranie, było bardzo ciekawie, natomiast w tym patchu pierwsze, co się rzuciło w oczy, to oczywiście upadek Belved z S+. Jest to świetna postać, która wręcz bym powiedział wygrywa gierki 1 na 9, natomiast jej wydłużony czas redukcji obrażeń oraz tamte troszkę osłabienia sforów na ultimate spowodowały, że jej pick ratio troszkę zmalało oraz win ratio również za tym poszło. Czasami te dwie sekundy miały istotne znaczenie, żeby obrócić bieg wydarzeń na swoją korzyść. Natomiast jeżeli chodzi o pozytywy tier listy, to możemy tutaj wyodrębnić aż 3 przykłady. Po pierwsze, z B-tieru do A-tieru wskoczył nam Xin Zhao, który otrzymał całkiem ciekawe zmiany w tym patchu, 12.21 pragnę przypomnieć, gdzie jego E zostało skrócone oraz jego procentowe obrażenia od ataku, tam co trzeci atak, otrzymały również wzmocnienie. Brzmi to ciekawie, bo początkowo spodziewałem się, że to będą raptem symboliczne zmiany, jednakże od środkowego etapu gry, tam jak maksuje się chyba Q, no to mamy 15% więcej. Po drugie, mamy tutaj dwa przykłady, które wskoczyły z A-tieru do S-tieru i mamy tutaj Ramusika, który jest po prostu katem, jeżeli chodzi o AD postacie. No wystarczy złożyć Turmaila, Omena, Frozenherta, jakieś inne pancerniaki i dominujecie absolutnie każdego. A po drugie, zawsze w presezonie występowały takie przeróżne mety, które głównie kontrowały tanki swoją wytrzymałością. Dlatego taki Ramus jest absolutnie kozakiem i polecam go praktykować, jeżeli jest jeszcze open, bo naprawdę wystarczy tylko odpalić W, taka oto postawa w teamfajcie i praktycznie wygrywacie za proste stanie w miejscu. Drugim natomiast bardzo ciekawym przykładem jest strach na wróble. No Fiddlestick zapewne wiecie, potrafi wykierować gierkę nawet jak ma ujemne KDA, raptem klika jeden przycisk myszy i wysadza każdego przeciwnika za pomocą ultimate'a, a wraz z jakąś Liandrą, Demonikiem czy chociażby Zonią, no to tak naprawdę fight ma wygrany bardzo łatwym sposobem, no bo klika, wskakuje, używa zonie, jest nietykalny, a każdy przeciwnik otrzymuje nie tylko procentówki, ale również mnóstwo obrażeń z jego pozostałych umiejętności. Dlatego również tutaj go przytoczyłem, jego win ratio też ma się bardzo dobrze i wskoczyło też raptem o 2% w górę, także to też jest kolejny argument, dlaczego taki Fiddlestick wzniósł się na wyżyny rankingu. Jeszcze jedną postacią, która nam pozostała, to Gravesick, który też z A-tieru wskoczył na S-tier, ale też nie bez powodu. Po pierwsze, ta postać jest praktycznie spotykana non-stop, jeżeli chodzi o wysokie gry w High Elo, czyli tam mówimy o Masterze Plus. Po drugie, ta postać bardzo często występowała w kompetitivie jako taki hyper carry, który jest jednocześnie tankiem i tak naprawdę na solo queue ma bardzo duże priorytety i można go stosować na naprawdę mnóstwo przeróżnych zestawów przedmiotów. Więc niezależnie jak, niezależnie kiedy, Gravesa nawet można first pickować, bo poradzi sobie na każdego przeciwnika, nawet na wcześniej wspomnianą Belved czy chociażby takiego Ramusika. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą całą tier listę. Piszcie śmiało w komentarzach, czy taki format wam się spodobał, czy wolicie jednak starego klasyka, gdzie omawiam każdy poziom wraz po kolei z każdym bohaterem, a po drugie, czy się zgadzacie z takimi moimi typami, jeżeli chodzi o ostatni patch w sezonie 12. Także subskrybuj, lajkuj, wpadaj częściej na transmisję na żywo, albo czasami nawet i donate'uj, jeżeli inflacja cię jeszcze nie dotknęła. Także do następnego, trzymajcie się, yo yo!
Piu, 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 piu.